Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku, raczej filmiku. No i dzisiaj akurat pokażę wam, jak możecie już zobaczyć w tytule, trochę kostek, które mam na sprzedaż i no, nie tylko kostek. Ogólnie nazbierało mi się trochę tego cuda, ale niestety nie mogę zatrzymać wszystkiego dla siebie, no bo po co? Mam swojego Cyclone Boysa na żółtym plastiku, który jest moją główną kostką najlepszą. I przy tym się będę trzymał. Więc tutaj mam trochę nowych kostek, które mi się pozbierały. Tam zamawiałem dla kilku znajomych i ktoś nie wziął, nie kupił, a raczej nie chciał kupić, albo się odwołał, albo po prostu wziąłem na przykład dwie sztuki, żeby wyszło trochę taniej. No i mam dla was kilka kostek, będę je przedstawiał po kolei, żebyście mogli, nie wiem, zobaczyć je i trochę je przedstawię. Podam cenę i ogólnie jak będziecie chcieli coś kupić, to tam na dole będzie w linku, będzie podany mail, na którego możecie do mnie pisać, skontaktować się ze mną. Ja wam te kostki mogę sprzedać. I mam tutaj jeszcze jedną kostkę, od niej zaczniemy, bo tutaj się nie mieści już w kadrze. Mam tutaj kostkę Cyclone Boys 2x2 wielokolorową. Nie zmieniałem tym razem układu kolorów, bo stwierdziłem, że to już jest niepotrzebne. Jedną taką ma mój kolega, naprawdę świetnie chodzi. Ja mam swoją w wersji żółtej. Mogę wam ją w sumie pokazać. Tutaj metal. No, kostki są po prostu genialne. Mam ich chyba 3 albo 4, więc jak chcecie taką kostkę, to cena 26 zł. Myślę, że jest to bardzo dobra cena, bo porównując do takiego Diana albo do moju Linkpo czy coś, to jest bardzo tania. To będzie pierwsza kostka. No i zacznijmy może od dołu, będzie łatwiej. Mam tutaj kostkę 2x2 Diane na białym plastiku. Kostka nowiutka oczywiście. Wszystkie te kostki są nowe, nieużywane. To jest kostka Diane 2x2 biała. Naprawdę kostka chodzi świetnie. Tego, co możecie zauważyć, ścina bardzo dobrze. Jest to jedna z najlepszych kostek na rynku 2x2. Ma czarny kolor. I ogólnie tą kostkę, jakby ktoś chciał kupić, to 42, no w granicach tego, 45-42 zł. No i tak nie kupicie ich taniej, chyba że używane. Jedziemy dalej. Funk to jest bardzo unikatowa kostka, od razu mówię, albo nie taka unikatowa co kolekcjonerska. Funk Shi na przezroczystym plastiku, jak sami możecie zobaczyć. W sumie nie będę rozbierał, bo jest, o, rozbiorę, widzicie? Tam widać ogólnie, nawet naklejki widać. Ogólnie ta kostka jest jedną z tak z rzadszych. Chyba można ją tylko u Speedcube'a kupić też po dosyć wygórowanej cenie. Ja ją mogę sprzedać komuś, a raczej chcę sprzedać za około 37-36 zł. No, zwłaszcza 37 zł. Dobra, to będzie kolejna kostka. Trzecia kostka to wszystkim znany Mirror srebrny. Nie będę tej kostki wyjmował, bo jest po prostu, bo nie ma sensu, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. Mam dwie te kostki, te i 21-22 zł za taką jedną kostkę. Dobra, tu mamy wszystkie te kostki. Tutaj mam przy okazji wielki Big Smaru lub Smarmaru, no 100 ml. I za 60 zł chcę go sprzedać, bo w sumie to wszyscy to porównują. Gdybyście kupili 10 smarów Maru, 10 ml, to byście zapłacili w granicach 120 zł, a tutaj macie za połowę ceny. Jak ktoś naprawdę ma dużą kolekcję kostek. Dobra, jesteśmy w jednym rzędzie. Idziemy dalej. Kostka Moju Weilong z tym różowym kolorem. Taki bardzo jasny niebieski, żółty. Takie bardzo kremowe kolory. I naprawdę przyjemnie się na nich układa. Zwłaszcza dziewczynom się powinny podobać. No, to taka kostka 37 zł. No od razu mówię, o, nie ma loga niestety. Od razu mówię, że tych kostek taniej nie dostaniecie nowych. Tutaj mam Diana Zanchi zielonego.
Naklejki fluorescencyjne ode mnie, od Metala, z takim właśnie jasnym niebieskim, bo niektórzy nie lubią ciemnego. Kostka ścina naprawdę bardzo dobrze. No, zależy od regulacji, jest bardzo luźna, znaczy w sumie nie luźna. Jest taka, no idealna. Logo od Diana oczywiście ma. I z racji tego, że taka kostka jest w sumie już oklejona, to sprzedam ją za 47-48 zł. I tak mówię, że u Magicznej tego nie dostaniecie taniej. Dobra. Nie żebym hejcił oczywiście na kogoś. Tutaj mam YJ Sulong na czarnym plastiku. Kostka jest dosyć dobra. Ja na niej nie układałem nigdy. W sumie nie próbowałem nawet. Znaczy w sumie układałem. Ale nie na tej, tylko na zawodach, na takiej jednej. To macie takie śmieszne logo. Kostka nowa. Naklejki oryginalne. Cena 22 zł. No bo po prostu. Kolejną kostką, już przedostatnią, jest Moyu Liying. Jak możecie zauważyć, jest to nowość od firmy Moyu i od firmy YJ. Ta firma wypuściła taką kostkę, która jest chyba milimetr mniejsza od, tak, milimetr mniejsza od standardowej. Naprawdę bardzo dobrze leży w dłoni, ścina też całkiem dobrze i porusza się naprawdę strasznie płynnie i ma taki specyficzny dźwięk i feeling. Te kostki naprawdę są dobre, ostatnio sporo się o nich mówi. No i mam tych kostek jeszcze dwie sztuki oprócz tej, czyli w sumie 3 sztuki. No i jedną za 37 zł bym chciał sprzedać. Znaczy każdą. I tutaj była ostatnia kostka, jaką mam do sprzedania. Jest to Moyu Weilong w mini w wersji 54,5 mm. 54,5 mm. No, nie wiem co tu więcej mówić. Kostka Weilong jest jedną z najlepszych kostek na rynku. Jest niesamowicie płynna, nie zacina się. Ma trochę inny feeling i trochę inaczej się na niej układa niż na większym rozmiarze. Większa jest taka, no właśnie, trudno to opisać. Jest taka bardziej sucha i pusta, a to jest takie zbite i takie fajnie zaokrąglane. I tą kostkę za 36 zł chciałbym sprzedać. Mam takie dwie. No i chyba takim szybkim filmikiem, szybkim akcentem pokazałem wam wszystkie kostki, które mam do sprzedania, plus smar. Jeszcze tu kostkę. Ogólnie jak będziecie chcieli, jak jesteście zainteresowani jakąś z tych kostek, to napiszcie do mnie na maila tam na dole. Powtórzę jeszcze raz. No i do zobaczenia w następnym filmiku, już niedługo. Planuję zrobić średnią ze 100 ułożeń. Więc to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!